Skoro czytamy już o tym, to zdajemy sobie sprawę, że kiedy Ojciec posłał Syna, to posłał Tego, który jest najcenniejszy w Jego oczach, w Jego sercu, a więc posłał nam kogoś, kto jest najdroższy Ojcu. A więc ta krew ma tak wielkie znaczenie dla Ojca, że Ten, który jest najdroższy Ojcu, gotów był dać się ukrzyżować za każdego z nas, aby uwolnić nas z niewoli ciemności, z niewoli grzechu. Ale z jednej strony mamy wielkie, wspaniałe działanie tej krwi, bo to jest krew Jezusa, Syna Bożego. Ale z drugiej strony mamy olbrzymią odpowiedzialność, co my z tą krwią zrobimy, bo w tym samym rozdziale tego listu do Hebrajczyków od 29 wiersza jest napisane: o ile sroższej kary sądzicie, godzin będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz, paść w ręce Boga żywego. Z jednej strony ta krew woła silniej dla naszego zbawienia niż krew Abla o sprawiedliwość wobec Kaina. A z drugiej strony każdy, który poczyta sobie za coś pospolitego, coś zwyczajnego tą krew i będzie tak sobie żyć, taki człowiek wpadnie w Boży gniew. Z jednej strony łaska, a z drugiej strony gniew. Kiedy przychodzi Syn, łaska i gniew nabierają prawdziwych kształtów. Ci, którzy Go przyjmą, Bóg im okazuje łaskę, ale którzy Go odrzucają, okaże im gniew. A więc łaska i gniew otrzymały podstawy w Chrystusie Jezusie, aby mogło się to wydarzyć. To Syn jest podstawą do łaski, jak i do gniewu. A więc pamiętajmy o tym, gdyż dane nam zostało to w Jezusie Chrystusie, że dostaliśmy możliwość, nadzieję, ale nie zmarnujmy tego poprzez lekkomyślność. Skoro ta krew wykupiła każdy nasz dzień, wykupiła nas, On za własną krew kupił nas, tak jak jest napisane w tej Księdze Objawienia, kupił sobie nas na własność. To znaczy, że żeby być zbawionymi, to trzeba być własnością Chrystusa. Nie da rady, że my się zbawimy, używając Jezusa dla naszego zbawienia. To Jezus zbawia nas, dlatego że my Mu się nie sprzeciwiamy, tylko Mu ulegamy. To nie, że my wykorzystujemy Jezusa i wtedy my się ratujemy. Nie, to my poddajemy się Jemu, żeby On nas uratował. Często ludzie biorą Jezusa jako dodatek do swojego życia, a nie rozumieją, że my nie potrzebujemy dodatku, my potrzebujemy tego, który potrafiłby z nas uratować, z tego, kim my jesteśmy z urodzenia, z ciała, żeby dać nam nowe życie, żeby dać nam zbawienie. Potrzebujemy kogoś, kto przeżył na ziemi tutaj w ten sposób, jak Jezus Chrystus zwycięsko i diabeł nic do Niego nie miał. A więc człowiek często sobie myśli, że Jezusa użyje jako dodatek i ja się uratuję, bo ja wiem, że Jezus był na ziemi. No wielu wie i co z tego, że wiedzą, że Jezus był na ziemi, skoro nadal żyją w swoich grzechach. Skoro Jezus przyszedł uwolnić nas z naszych grzechów, to pozostaje jedna alternatywa. Albo ja całkiem należę do Jezusa, żeby dać się uratować, albo ja próbuję sobie manewrować Jezusem, kiedy On mi jest potrzebny, to ja Go wołam, a kiedy mi niepotrzebny, to wtedy już Go nie potrzebuję, to niech sobie tam będzie w niebie, a ja sobie na ziemi będę żył po swojemu. A jak znowu mi się coś nie powiedzie, to wtedy będę znowuż wołać Jezusa, On przecież przybiegnie, bo mnie kocha i znowuż mi pomoże. I tak było w Izraelu, Bóg powiedział: przychodzicie do mnie, składacie mi ofiary, a potem odchodzicie i robicie to samo. I myślicie, że co, że ja was wysłucham? A więc mamy olbrzymią odpowiedzialność. To jest bardzo unikalne tutaj na tej ziemi, żeby spotykać ludzi, którzy zdają sobie sprawę, że są odpowiedzialni za tę krew, odpowiedzialni jako grzesznicy, że to z powodu naszych grzechów Jezus Chrystus umarł i też odpowiedzialni jesteśmy jako narodzeni na nowo, żeby ta krew stale nas oddzielała od naszych nieczystości.
żebyśmy nie chodzili po nieczystościach, ale byśmy żyli z Chrystusem w jedności, a ta krew, żeby stale nas oczyszczała od tego wszystkiego, oddzielała nas od tego świata zaciemnionego. A więc z jednej strony wielka ulga, Pan zmiłował się nad nami i posłał nam Syna, żeby nas zbawić. Nie było nikogo, kto byłby w stanie nas oczyścić z naszych grzechów. Cokolwiek się działo, grzechy pozostawały, jedynie krew Jezusa mogła nas oczyścić. A więc ta ulga, że posłany z nieba Syn ma moc oczyścić nas z naszych grzechów. Nikt inny, ani aniołowie, ani inni posłańcy, którzy przychodzili z nieba na ziemię, nie byli w stanie nas uwolnić z naszych grzechów. Ten jeden Syn, On jedynie to zrobił. Ale z drugiej strony jakaż odpowiedzialność. Z jednej strony jakaż chwała, a z drugiej strony jakaż odpowiedzialność, by tego skarbu nie zmarnować tu na ziemi. Dlatego jest tam w Hebrajczykach napisane, kto podepcze, kto uzna za nic niewartą tą krew i pójdzie dalej, przejdzie przez krew i pójdzie dalej robić swoje. To Bóg mówi wtedy, pomsta już u Boga jest załatwiona dla takiego kogoś, kto znieważy ducha łaski, kiedy Bóg okazuje swoją łaskę. Musimy to rozumieć, że żyjemy na ziemi, w której grasuje złodziej, diabeł, i on myślami czy jakimiś pomysłami próbuje człowieka odciągnąć od tej wspaniałej ofiary Syna Bożego i spowodować, żeby człowiek nie żył ze świadomością, co się stało na tej ziemi, tylko tak człowiek sobie dalej żył. No, mam Biblię, pomodlę się, zaśpiewam i dalej sobie żyję. No i diabeł lubi takich ludzi, bo oni są jego kąskiem, smakowitym kąskiem. Ale jeśli my rozumiemy, co to jest krew, że przez krew Jezusa mamy zwycięstwo nad diabłem, wtedy my nie idziemy za pomysłami diabła, idziemy za myślą Chrystusa, a więc żyjemy i rozumiemy, że to życie nasze należy do Boga dzisiaj. My się nie dzielimy własnością z Bogiem, że jesteśmy współwłaścicielami i na równych prawach. No, Bóg ma prawo, ale my też mamy prawo, a więc kiedy się zgodzimy, to niech będzie po Bożemu, ale kiedy nie, to musi być po naszemu. Nie ma tak. Całkowicie zrozumieliśmy, że to jest nasza tragedia. Kiedy pozwoli nam się w ten sposób z Bogiem podążać, to my na pewno zginiemy. Albo Bóg, albo my. Jezus przyszedł zapłacić za nas i uwolnić nas, abyśmy mogli nowe życie prowadzić, nowe życie rozpocząć. Księga Izajasza, 59 rozdział. To jest zbyt cenne, co się stało, żeby pozwolić sobie okradać się z tego przez jakieś potępienia, pochwały, jakieś samozadowolenia. To jest zbyt cenne, żeby dać się... Zamysły diabła są nam dobrze znane. Wiemy, że chodzi mu o to, żebyśmy znowuż żyli po swojemu. Nie tak jak Bóg chce, tylko po swojemu. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć, lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, także nie słyszy. Gdyż wasze dłonie są splamione krwią, a wasze palce winą, wasze wargi mówią kłamstwo, wasz język szepcze przewrotność. Nikt nie pozywa przed sąd według słuszności i nikt nie prowadzi sprawy uczciwie. Polegają na kłamstwie i mówią puste słowa, są brzemienni występkiem i rodzą zgubę. Wylęgają jaja bazyliszka i przędą pajęczynę. Kto spożywa ich jaja, ginie, a gdy się je stłucze, wypełznie z nich wążcz gad. Ich tkaniny nie nadają się na suknię, a ich robotą nie można się przyodziać. Ich uczynki to uczynki złe, a dowody gwałtu są na ich dłoniach. Ich nogi biegną do złego i śpieszą się do przelewu niewinnej krwi. Ich myśli to myśli zgubne, spustoszenie i zniszczenie znaczą ich szlaki. Drogi pokoju nie znają i nie ma prawa na ich gościńcach. Chodzą tylko krętymi ścieżkami. Żaden z tych, którzy z nimi chodzą, nie zna pokoju. Więc tak wygląda człowiek, życie człowieka bez Boga. Zawsze to jest takie pokrętne życie, skłamane. Taki człowiek sam siebie nawet okłamuje. Ale jeżeli człowiek już jest uwolniony z tego, to człowiek zdaje sobie sprawę, że Bóg dał nam najpotężniejszego Zbawiciela i że gdy będę trwał w Nim, to nie ma możliwości, żebym nie
był uratowanym i nie wszedł do wieczności z Ojcem. Nie ma takiej możliwości. Jezus jest zwycięzcą, pokonał diabła, więc wygrał dla mnie i dla ciebie wszystko, niebo. On jest arcykapłanem dóbr przyszłych. A więc to, o co On stawia się dzisiaj za nami, to jest to, żebyśmy przeszli ziemskie życie w sposób godny Boga i weszli do wieczności. On jest arcykapłanem dóbr wiecznych, dóbr przyszłości, dóbr, które nigdy nie mają końca. A więc stawiając się za nami, On nas prowadzi w tym kierunku. Współczuje nam, ponieważ wie, sam był tutaj w ciele na ziemi, ale nie zgadza się na to, żebyśmy żyli byle jak i sobie chodzili swoimi drogami. Jest jedynym pośrednikiem między nami a Bogiem, a więc wiemy, kto tak naprawdę jest dla nas najważniejszy, aby Bóg nas mógł przyjąć. Jest to Jezus Chrystus. W liście do Rzymian w 3 rozdziale, to jest poważna, zbyt poważna sprawa, żebyśmy jako ludzie nie mieli prawo tego nie rozumieć, ani tego nie zachowywać w sercu. Gdy Chrystus umarł na tej ziemi, łaska doszła do takiego otwarcia, że każdy grzesznik może się ratować. Ale też gniew Boży doszedł do takiego stanu, że każdy grzesznik, który nie będzie chciał się uratować, czy chciała uratować w Jezusie Chrystusie, wtedy spadnie na tego człowieka gniew Boży. Nic się nie liczy, jak tylko to, czy człowiek będzie znaleziony w Chrystusie, czy też nie. Kiedy Bóg posłał swego Syna, określił miejsce swojej łaski, to jest Jego Syn, Jezus Chrystus. I tu czytamy od 23 wiersza, 3 rozdział. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa, czy tego z wiary Jezusa. A więc mamy przywilej, mamy sposobność uratować się. Tak jak Noe w arce, tak my w Chrystusie. Jeżeli nie będzie dla Noego arka wartościowa, to Noe zginie w potopie. Arka miała dla niego znaczenie, więc Noe wszedł do arki i został uratowany. My wiemy o Chrystusie, że jedynie w Nim jest uratowanie, zbawienie przed wszystkim, co jest tutaj w świecie. I albo będziemy w arce, w Chrystusie, albo zginiemy. Nie ma tak, że człowiek jest poza Chrystusem i nie zginie. Na pewno zginie każdy, który nie będzie znaleziony w Jezusie Chrystusie. Pierwszy list Piotra jeszcze. Syn jest zbyt cenny, jeszcze raz to powiem, dla ojca, żeby ojciec później jeszcze jakąś inną alternatywę znalazł dla człowieka. No nie znalazłem cię w synu, ale byłeś trochę lepszy od innych, no więc dobrze, wejdź, nie ma tak. Tylko w synu jest wejście do wieczności. Jeżeli człowiek chce być w synu, ma go przyjąć. Gdy przyjmuje Bożego Syna jako Bożego Syna, wtedy poddaje się władzy syna i korzysta z wszystkiego, co ten syn uczynił tutaj dla nas na ziemi i z tego wstawiennictwa też w niebie. I tu mamy od 18 wiersza ten pierwszy rozdział. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugi gorąco, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdy przyjęliśmy Pana Jezusa Chrystusa, wyznaliśmy Bogu, że zrozumieliśmy, kto słucha i rozumie, że zrozumieliśmy, że tylko w Jego Synu jest dla nas zbawienie. Gdy wyznaliśmy Bogu, zrozumieliśmy, poszliśmy się ochrzcić, zrozumieliśmy, że tylko w Nim jest zbawienie, od tej chwili Bóg wymaga od nas, abyśmy zgodnie z tym zrozumieniem trwali w Jego Synu. Kto słucha, rozumie, zachowuje, wydaje owoc.
Nie można tak, że traci człowiek rozum później sobie i zapomina, po co przyszedł do Boga i kto jest jego Zbawicielem. I znowu zaczyna kręcić się po różnych rzeczach. Wtedy okazuje się bardzo często, że tacy ludzie giną w końcu. Lekceważąc to, co Bóg uczynił, przebaczył Bóg człowiekowi wszystkie nasze grzechy, a więc doznaliśmy tej wspaniałej ulgi, uwolnienia. W Ewangelii Jana, 3 rozdziale, 19 wiersza i 20. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. A przecież wiemy, że gdy przyszedł Jezus Chrystus, to właśnie po to, żeby te uczynki zostały ujawnione i przebaczone nam. A więc kiedy grzesznik przychodzi i przyznaje się do swoich grzechów, Bóg jest wierny i przebacza temu grzesznikowi, a więc człowiek woli pozostać w ciemności, niż ma się przyznać Bogu, że jest grzesznikiem. A przecież Jezus nie umarłby na ziemi, gdybyśmy nie byli grzesznikami. To już świadczy, że wszyscy zgrzeszyliśmy i nie było dla nikogo z nas nadziei, a więc Jezus jest jedyną nadzieją. I dla mnie to jest oczywista sprawa, że wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa, przyjęli chrzest, dali się zanurzyć w Jego śmierć, aby rozpocząć nowe życie prowadzą. To jest normalne, przecież skoro przebaczono mi całe moje złe, straszne życie, to ja już nie chcę wracać do starego życia, żeby znowuż myśleć sobie jak stary człowiek. Chcę żyć już z Bogiem. To mnie interesuje dzisiaj najbardziej. Nie chcę chodzić po kładce i myśleć sobie, uda się, nie uda, uda się, nie uda, spadnę, nie spadnę. Chcę iść drogą, na której jest pewne, że nigdy nic nie stracę i nie zginę. Drogą, którą dojdę do wieczności. I to jest Jezus Chrystus, nie ma innego. Jeżeli w człowieku ginie ta świadomość, że tylko w Jezusie Chrystusie jest zbawienie, taki człowiek zaczyna uwalniać się od Chrystusa i chodzić swoimi drogami coraz bardziej. No i gdzie człowiek dojdzie? No przecież faryzeusze uczeni w piśmie dobrze znali Biblię, o Bogu wiedzieli, chodzili do świątyni, a jednakże nie rozpoznali Jezusa, żeby Go przyjąć i dać się Mu ratować. Ale za to inni grzesznicy przychodzili, się dawali ratować i byli szczęśliwi, bo Jezus im przebaczał ich grzechy. I do dzisiaj przebacza, jak człowiek potrzebuje i przyjdzie. I w tym, jeszcze raz do tego pierwszego listu Piotra wrócimy, jest pięknie napisane, w tym pierwszym rozdziale, 8 i 9 wierszu. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie. I weseliście się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Wiecie, to jest najcenniejsze, kiedy trwasz w Chrystusie i wiesz, że to był twój najlepszy wybór, jakikolwiek w swoim życiu podjąłeś. I nigdy nie uznajesz innego wyboru za cenniejszy od tego. Wszystkie inne padły. Bo wiem, że każdy inny wybór prowadzi do stracenia. Tylko ten, którym my przyjmujemy Chrystusa Jezusa, prowadzi nas do domu Ojca, do miejsca wiecznej radości, do wiecznej chwały. Dlatego dzisiaj cieszymy się z Chrystusa, bo Jezus jest naszym Zbawicielem. On otworzył dla nas drzwi do domu Ojca. On jest tymi drzwiami. A więc cieszymy się z Jezusa, radujemy się, że możemy Go poznawać. Nie chcemy balansować. Teraz albo jestem, żyję dzięki Jezusowi, jestem gorliwcem, który żyje dzięki Panu i już nie tracę czasu na głupoty, albo jestem dalej człowiekiem lekkomyślnym, który bawi się swoją wiecznością. Uda się, nie uda się. Tutaj tak jakby wziąć swój największy skarb, jaki masz i tak nad przepaścią podrzucać. Uda się złapać znowu, czy się nie uda? Uda się, czy się nie uda? Tak nie robisz nigdy tego, bo nie ryzykujesz, żeby stracić. A skarb Jezus jest jeszcze cenniejszym skarbem. A więc po co ryzykować i sobie patrzeć, uda się, nie uda się? Wielu ludzi to robi i żyją tak. I myślą sobie, że są wierzącymi ludźmi, kiedy w sumie już stracili poczucie wartości Chrystusa dla swojego życia, dla swojego zbawienia. Decyzje i wybory często już są lekkomyślne. Dzieje apostolskie, 4 rozdział. Najcenniejsze, nie ma nic, że przyszedł Zbawiciel, Jezus Chrystus z nieba przyszedł, żeby nas zbawić. Cóż jest ważniejszego? Nie ma nic ważniejszego. Od 10 wiersza, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg zbudził z martwych, dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami.
On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym. Kamień węgielny to jest podstawa całego domu, wszystkiego. To jest najgłówniejszy kamień, który podtrzymuje wszystko w tym domu. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nie ma żadnego innego imienia. I nigdy już nie będzie. Jedno imię, Jezus Chrystus. A więc pamiętaj, bracie, siostro, sprawa jest tak ważna, bardzo ważna. Zapłatą za grzech jest śmierć. Bez Jezusa grzech, śmierć, grzech oddziela od Boga. W Jezusie spłacone grzechy, krew Jego oczyszcza nas. Mamy społeczność z Ojcem. Ty musisz wiedzieć, co jest dla Ciebie cenniejsze. Bo nie ma w nikim innym zbawienia, jak tylko w Jezusie. Amen.